Od samego rana w minioną niedzielę w Kurnosie II czuło się atmosferę Wielkiego Święta. Tradycyjnie już bowiem na początku maja organizowana jest w tej miejscowości gminna zadyszka. W tym roku była to już czwarta edycja tej imprezy. Jak najbardziej powinniśmy prowadzić zdrowy tryb życia. Im zdrowszy tryb życia, tym mniej chorujemy, tym mniej wydajemy na lekarstwa, tym bardziej jesteśmy wydajni w pracy i przysparzamy majątku i sobie, i naszej ojczyźnie. Tak więc jak najbardziej zdrowy tryb życia polecam i sam też staram się żyć zdrowo. Impreza rozpoczęła się od biegu krasnali. Dzieci miały do przebiegnięcia 100 metrów. Na mecie na wszystkich czekały medale oraz drobne upominki, a wystartowało ponad 100 dziewczynek i chłopców. Uśmiechom na twarzach nie było końca, bo w tym biegu nie ma przegranych. Później przyszła pora na biegi dorosłych. Zanim to jednak nastąpiło, trzeba było się dobrze rozgrzać. O jak najlepsze przygotowanie do biegu postarała się Weronika Olczak. Ta część zadyszki też cieszy się dużym zainteresowaniem. W końcu nadeszła godzina 12:30 i właśnie wtedy na trasę wyruszyli biegacze. Ci, którzy biegli na dystansie 3400 metrów, mieli do pokonania jedną pętlę z Kurnosa II przez Kurnos I i z powrotem do Kurnosa II. Zawodnicy startujący na 10 km musieli przebiec 3 pętle. Walka na trasie trwała od samego początku, a 5 minut po biegaczach ruszyli miłośnicy Nordic Walking. Do przemaszerowania mieli 6800 metrów, czyli 2 pętle. Wśród zawodników mistrz Polski w tej dyscyplinie Jakub Delong. Po niecałych 12 minutach od startu mieliśmy już na mecie pierwszego zwycięzcę. Był nim Tomasz Pacholczyk z Bełchatowa w biegu na 3400 metrów. Na tym samym dystansie wśród kobiet wygrała Wiktoria Konieczna z Zelowa. Na 10 km zwyciężyli odpowiednio Mateusz Krajda z Zelowa oraz Izabela Sobańska z Drużbic. W marszu Nordic Walking najszybsi byli Jakub Delong z Piotrkowa Trybunalskiego oraz Grażyna Sobańska z Drużbic. Startujemy dość regularnie, no i czasami się udaje takie małe sukcesy odnieść. No uważam, że jest to bardzo duży sukces. Jak się dzisiaj biegło? Dobrze, jak widać dobrze. Pogoda nie wystraszyła? Nie no, pogoda zdecydowanie zachęcała do biegania, tak? Temperatura idealna, mały wiaterek. No na otwartej, prostej czasami jak zawiało w twarz, to mogło poprzeszkadzać, ale z drugiej strony komfort termiczny był, więc no pogoda na życiówkę, naprawdę. A panie, serdecznie przede wszystkim gratuluję. Te statuetki, pewnie to nie pierwsze w waszej karierze. Moja pierwsza. Nie wierzę. Naprawdę pierwsza. Moja nie pierwsza. Biega pani regularnie? Regularnie biegam. Warto ćwiczyć? Jak najbardziej. A dlaczego? Nie wiem, samo zdrowie. A panowie, czy to są już kolejne wasze nagrody, czy pierwsze? Pierwsze. A w zadyszce już kolejny raz? Pierwszy raz. Debiut. Mój debiut. Bardzo, bardzo fajny bieg. Generalnie chciałem właśnie pogratulować organizatorom. Bardzo fajna impreza, bardzo szczytny cel. No i dziękujemy i mam nadzieję, że za rok będzie też tak fajnie, jak było dzisiaj. Zanim odbyła się dekoracja zwycięzców, w Kurnosie II pojawili się siatkarze PGE Skry Bełchatów, którzy w ten sposób chcieli pomóc w zbieraniu pieniędzy na leczenie i rehabilitację 14-letniej mieszkanki Domiechowic Patrycji Grodzkiej, która wraz z rodzicami przybyła na imprezę. Można było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z siatkarzami i porozmawiać z członkami ekipy wicemistrza Polski. Wspaniała inicjatywa. Pierwszy raz w tym bierzemy udział. Jest ten wielki sport przez duże zwyczynie, ale również są takie inicjatywy jak ta od 4 lat istniejąca. Myślę, że każdy jest tu zwycięzcą. Najważniejszy jest udział. Oczywiście rywalizuje się i chce się być pierwszym, drugim czy trzecim, zdobyć ten puchar, symboliczny puchar, bo myślę, że wszyscy w głowie mają to, co jest najważniejsze, czyli cel, w jakim tu się spotkaliśmy, i zbiórka pieniędzy na pomoc Patrycji w turnusie rehabilitacyjnym, który jest bardzo kosztowny i na który bardzo długo dziecko czeka. Powiem szczerze, że my jako klub PGE Skra Bełchatów chętnie się włączamy w takie akcje charytatywne, niezależnie od tego, jaki sport króluje. No, tym razem są biegi, ale czynnie bierzemy udział w turniejach siatkarskich, gdzie też zbieramy na różnego rodzaju cele. Myślę, że takie akcje są potrzebne. No,
wiemy, jak ciężko jest zdobyć finansowanie na cokolwiek związane ze zdrowiem, więc takie akcje są na pewno bardzo potrzebne. Przede wszystkim cieszy to, że ludzie chcą pomagać, że ludzie chcą od siebie coś dać dla innego potrzebującego człowieka. W tym przypadku dla Patrycji, 14-letniej dziewczynki, chorej na porażenie mózgowe. Chcemy jej pomóc, robimy wszystko, żeby jak najszybciej odbył się turnus rehabilitacyjny i żeby kupić wózek, na którym będzie mogła lepiej się poruszać. Tak więc przybyliśmy tutaj wszyscy, jest nas tutaj kilkaset osób, ponad 200 osób wzięło udział w biegu. Mam nadzieję, że będzie tego efekt w postaci wielu pieniążków zebranych właśnie dla Patrycji i za to bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Po podliczeniu wszystkich pieniędzy pochodzących z opłat startowych oraz zbiórki do puszek okazało się, że udało się uzyskać kwotę ponad 10 200 zł. Pieniądze przekazane zostały mamie Patrycji podczas sesji Rady Gminy Bełchatów. Będą przeznaczone na specjalistyczny wózek oraz turnus rehabilitacyjny. Przy okazji statuetkę dla najlepszego zawodnika w kategorii M50 odebrał radny Tomasz Kołatek. A my spotkamy się za rok w Kurnosie II na piątej już zadyszce.